kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest, ja Wam obiecałam, że znalazłam pewne zapachy, więc pokażę Wam moją kolekcję perfum. Takie zapachy bardzo nietypowe, także zostańcie ze mną. Między innymi pokażę też jeden nowy zapach, który doszedł do mojej kolekcji. Ja się zastanawiam, czy właśnie powinnam zgrupować jeszcze raz te nowe zapachy, które Wam pokazywałam i też uwzględnić je w kolekcji, ale żeby Was może nie zadręczać, to pokażę tylko te, które właśnie znalazłam, które miałam na dnie szafy i o nich zapomniałam Wam pokazać, także koniecznie zostańcie ze mną. Wam w intro, dzisiejszy odcinek będzie o zapachach z mojej szafy, czyli moja kolekcja perfum, chyba 11 część, jak ja wiem, że je to lubicie. Dzisiaj będą bardzo rzadkie zapachy, będzie też trochę o Sisleyu, a kiedyś moje bardzo ulubione zapachy, także zostańcie ze mną. No ale szybko rozpoczynając, chciałam Wam pokazać zapach, który ja bardzo kocham. Przypomina mi Baby Dolla In Love Again ze specjalnej tej takiej takiego zestawu, takiej kolekcji właśnie tych a la trochę szachy. Niektóre miały czarne korki, niektóre białe. Coś przepięknego, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam ten zapach, aż muszę się nim psiknąć. On jest, parę razy już był anonsowany, że on będzie wycofywany, no i niestety teraz na dobre jest wycofany In Love Again. Przepiękny, rześki, wiosenny, cudowny zapach, który jest mega energetyczny, mega, bym powiedziała, świeżo-kwiatowo-cytrusowy, dający Wam właśnie takie poczucie niewinności, ale też mega kobiecy, mega sensualny, taki rozpoznawalny i powiem Wam, że jest mega energetyczny. Ja muszę to podkreślić, mega energetyczny, bo naprawdę czuję się takie zainspirowane tym zapachem. Bardzo się cieszę, że mam, jest czasem całkiem sporo, więc na jakiś czas będę musiała go oszczędzać, bo go po prostu uwielbiam. To jest drugi zapach po Baby Doll, który ja po prostu nie mogę żyć, więc mi jest bardzo przykro, że też jest pewnie ostatnia butelka, więc muszę uważać. Następnym zapachem, którym tu Wam chciałam pokazać, jest Eau de Toilette, Eau de Tropical. To jest seria zapachów tych inspirowanych sukienkami z Sisleya. Tam był czerwony, zielony bodaj i chyba żółty. Ja mam tą Eau de Tropical, który doszedł jako najpóźniejszy. Jest to taki zapach bardzo świeży, tropikalny, który, słuchajcie, imitował właśnie bycie na takiej tropikalnej wyspie. Poczucie takiego dawał nam holiday'a, czyli że jesteśmy na wakacjach. No, inspirowany takim tropikalnym jakby tematem wyspiarskim. On jest trochę mega nietrwały, znaczy nie może mega nietrwały, ale nietrwały, bo on jest taki bardziej nakierunkowany na właśnie wakacje, na okres, kiedy jest gorąco i ma być takim orzeźwieniem, tym bardziej, że są wody toaletowe. Inspiracją była, jeżeli dobrze pamiętam, że wszystkie te właśnie sukienki, te wody mogły być jakby ze sobą łączone. Ja nie wiem, kto pamięta. Piękne korki, prawda, tutaj jest ukłon w stronę rzeźbiarza, też polskiego, który właśnie komponował tutaj to wszystko dla Sisleya. Pamiętacie ten zapach? Może ktoś z Was ma te sukienki. Następnym zapachem to jest Isian. Ja wiem, że teraz jest Isian Weed i chyba On Tones. Piękny zapach, który Isabelle Dornano chciała tutaj pokazać jakby tą kreatywną stronę polskiego ogrodu, a mianowicie tej majowej róży, która kwitnie tylko przez 2 tygodnie, więc ona chciała ująć te pąki, tą rozkwitłe róże i zainspirowana właśnie tym zapachem ze swojego dzieciństwa przelała to Wizję. I że jest specyficznym zapachem, słuchajcie, moim zdaniem na pewno jest bardzo różanym, ta róża majowa gdzieś tam jest, jeszcze jest trochę jaśminu, słuchajcie, ja nie wiem, czy ona jest bardzo popularna, bardzo mi się podobał zawsze flakon, ona gdzieś mi się trochę tam gryzła, nie wiem czym, ale generalnie jest to piękny zapach, taki kwiatowy. Ja bym powiedziała, na rozpoczynającą się wiosnę, kiedy rzeczywiście te pąki różane są w tym ogrodzie i je najwyraźniej czujecie. Taki świeży, ale wyraźnie kwiatowy zapach i kojarzy mi się jak najbardziej z wiosną właśnie, z tymi ogrodami różonymi. Taka pewnie była inspiracja, tak jak mówię. No i pięknie się to udało przełożyć. Kolejnym zapachem,
tutaj, którym Wam chcę pokazać, jest bardzo unikatowy Anik Gotal Eau de Sud, jeśli dobrze czytam, poprawcie mi. Bardzo zielony zapach, ja bym powiedziała, to jest zapach z zielonej trawy, takiej świeżo skoszonej, gdzieś nasączonej słońcem. I taki trochę wody kolońskiej. Wiecie, jak starsze osoby lubiły taką wodę kolońską, to właśnie mi się kojarzy tutaj z moim dziadkiem, który taką wodę kolońską zawsze miał. Była taka woda kolońska polska, zapomniałam, jak ona się nazywała. Jak ktoś wie, to proszę napisać. Tak, taka świeża, skoszona trawa, tak jak mówię, nasączona słońcem, bardzo kolońska. Mi się też kojarzy ten zapach, słuchajcie. Była taka kreacja z Diora, Portofino, coś tam. Też był taki mega koloński. Bardzo unikatowy, ale ja bardzo lubię te buteleczki. Słuchajcie, słyszałam, że no, oczywiście Monique Gotal zmieniła te buteleczki, ale teraz, że klientom się nie podobały, to będzie wracać do takiej tej fajnej kreacji, takiej dłuższej, okrągłej, znaczy nie okrągłej, a podłużnej, właśnie z tym korkiem takim jak tutaj. Także bardzo się cieszę. Ukłon w stronę tradycji and heritage. No i słuchajcie, następnym tutaj zapachem, który ja Wam nie przedstawiłam, a już mam jakiś czas, to jest Ultra Juicy, przepraszam, Zary. Bardzo mi się podobają, słuchajcie, te flakoniki, zobaczcie, te flakoniki są takie. To jest 100 ml, ale możecie kupić mniejsze i wtedy one są w bardziej przyjaznej cenie. Ten jest, chyba zapłaciłam 12,99. Słuchajcie, rześki, ultra juicy, no to wiadomo, że będzie ach, mega taki owocowy, gdzieś tam jakieś malinki, taki ogród owocowy. Owocowo-kwiatowy, tak. Słuchajcie, ja go kupiłam, bo ja słyszałam i na social media nawet widziałam, że niby ten Ultra Juicy jest inspirowany Dolce Gabbana tą serią imperatorową. Był taki zestaw właśnie zapachów. Ja bardzo chciałam to L'Imperatrice, tą właśnie imperatorową mieć w swojej kolekcji, ale no gdzieś tam jest ten posmak i słuchajcie, ten vibe właśnie tej cesarzycy, ale no ja bym nie powiedziała, że to jest takie typowe odzwierciedlenie. Jak na przykład Zary ten Red Temptation bardzo mi przypomina Kurkuziana, tak ten nie bardzo. A może gdzieś tam, słuchajcie, ja trochę pomęczę się z tym zapachem i Wam powiem, ale generalnie jest to taki dope. A dla cesarzowej Dolce & Gabbany mi się ogólnie bardzo podobał ten zapach i nadal podoba i pewnie będę, jak tylko dostanę w dobrej cenie, bo nie jest to zapach, że muszę go mieć koniecznie, ale jak będzie w dobrej cenie, to go dokupię i zdam Wam taką typową relację, ale tak jak mówię, chodzi, krąży na internecie, że te zapachy są bardzo intrygujące i one przypominają takie znane zapachy, które są już na rynku. I w dzisiejszej odsłonie to już wszystko. Słuchajcie, przedstawiłam Wam 5 zapachów, które są na mojej talerce, o których Wam zapomniałam. Będę dołączać jeszcze właśnie takie filmy tutaj, słuchajcie, z tej kolekcji moich perfum. Mam nadzieję, że będziecie cieszyć z tych tutaj kolejnych filmików. Zapraszam Was oczywiście do szerowania, lajkowania, polubienia mojego kanału, oczywiście subskrybowania. Bardzo wszystkim dziękuję. Niezmiernie się cieszę na każdy komentarz i zawsze staram się odpisać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!